możliwość, to przechodzimy do drugich czytań. Uprzejmie proszę o powrót na salę. Szanowni Państwo, proszę o powrót na salę, przechodzimy do drugich czytań. Szanowni Państwo, druk nr 1144, uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersu. To jest prezydenta miasta Krakowa. Drugie czytanie referuje. Bardzo proszę, referuje pani dyrektor. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rada. Do druku 1144 w wskazanym terminie nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. Proszę o poddanie pod głosowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Proszę Państwa, bardzo proszę powrót na salę. Szanowni Państwo, proszę się przygotować do głosowania. Głosujemy druk 1144. Szanowni Państwo, już proszę się przygotować. Bardzo proszę. Głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Nie działają. Szanowni Państwo, już system nie działa. Działa pan radny będzie. Bardzo proszę. Czy wszyscy Państwo oddaliście głos? Czekamy jeszcze w tej chwili na pana Węgrzyna. Już działa? Tak? Szanowni Państwo, czy wszyscy oddaliście głos? Za, przeciw, wstrzymujący się. Bardzo dziękuję za ten głosowanie. Przejmę proszę wyniki. Głosów za 26, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Nie brała udziału w głosowaniu 0. Obecnie podczas głosowania jest 7 osób. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała według druku 1144 została podjęta.